Partnerem audycji jest ITSD NO, projektowanie stron oraz sklepów internetowych w Norwegii. Proszę Państwa, jesteśmy na Fornebu w hotelu Radisson na przedmieściach Oslo w Norwegii. Jestem bardzo dumny, ponieważ dzięki działalności mediów polonijnych dochodzi dzisiaj do podpisania joint venture. Dwóch gigantów ze wschodu i z zachodu. Dzisiaj Ameryka połączyła się z Ukrainą, ale tak naprawdę to łączy nas Polska, bo wszyscy jesteśmy Polakami. I to taki paradoks, że Polacy z różnych krajów muszą się spotkać w innym miejscu na świecie po to, żeby dokonać bardzo pożytecznych rzeczy, ale o tym opowiedzą już oni sami. Po mojej prawej Kaz Zaniewski z Alabama, albo z Nowego Jorku, albo z New Jersey, generalnie ze Stanów Zjednoczonych. Po mojej lewej Włodzimierz Szczepaniak z Kijowa, z Ukrainy i z Polski, z Torunia, czasami z Warszawy. Połączyły nas dzisiaj media, Studio Polonii Szczepaniak, to są media Włodzimierza i internetowa telewizja polonijna z siedzibą w Oslo. To też jest joint venture, ale o tym w następnym filmie. I dzisiaj chciałbym, żeby goście powiedzieli Wam po kilka słów na temat tego, co się tutaj zadziało. Dzień dobry Państwu. Miło mi powitać z Norwegii, w której spotkali się trzej Polacy i zamierzamy doprowadzić do połączenia naszych firm w formie joint venture pomiędzy firmą ukraińską Włodzimierza Szczepaniaka, a naszą firmą z Alabamy, mieszczącą się w Scottsboro, która w tej chwili produkuje domy energooszczędne, domy przyszłości pod trademark Domum Populi. Domy te będą mogły być rzucane w najdalsze zakątki świata, począwszy od Polski, przez Europę, Azję, Afrykę, a skończywszy na daleko idących potrzebach amerykańskich. Także łączymy nasze siły wśród Polonii, Polaków. Znaleźliśmy partnera, także dzisiaj łączymy siły i przystępujemy do joint venture z Włodzimierzem w celu kontynuacji naszego biznesu globalnego. Po swojej stronie witam Państwa również i bardzo mi miło, że w końcu doszło do spotkania z Kazem, o którym słyszałem bardzo dużo od bardzo poważnych ludzi, od Bogdana Kulasa, który jest wiceprezesem Związku Polaków w Norwegii. I ja wierzę w to, że te nasze przedsięwzięcia będzie miało wielki sukces i będzie potrzebne nie tylko dlatego, żeby zrobić biznes i zrobić pieniądze. To jak tam w Kijowie? Nie, jak tam w Londynie? Czy Alicante? Nie, bo ja już się pogubiłem. W Londynie. W Londynie, okej. Okay. Pogoda w Londynie jest super. Śniegu w ogóle nie ma, trawa jest zielona, a drzewa są szare, a w Oslo prawidłowa zima. Pięknie. Ja też sobie taką kamerę kupię, żebyśmy mogli w samochodzie, wiesz, nagrywać. Pierwszy unit, jeżeli postawimy zewnętrzny, z wejściem z zewnątrz, to jest pierwszy unit. Drugi unit plecami do niego, ale po zewnętrznej, z wejściem na zewnątrz, jest to drugi unit. I teraz kładziemy w poprzek dwa unity plecami do siebie. Na górę, z wyjściem z jednej strony i z drugiej strony. Po obydwu stronach uzupełniamy to dachem, czy tarasem, można to nazwać taras, z tej samej grubości płyty, który jest nasz unit. Czyli jest to bardzo tak samo, nie przecieka, jest wodoodporna. Możemy pokryć ją specjalnym tynkiem, po którym możemy chodzić. On jest niepoślizgowy, także też mamy to jeszcze, zapomniałem powiedzieć. I tak samo tym możemy pokryć schody. Robiąc balustradę w formie takiej włoskiej balustrady, oczywiście jest to z kompozytu i jest powleczona naszym stako, które wygląda jak kamień, tak jak na tej kolumnie. Więc wygląda to tak jak włoska willa, przy czym jest to unit, który też może być przeznaczony pod rentals. Słyszysz mnie, Andrzej? Tak, słyszę. Ta propozycja Kaza na teren Polski, te domki, nie wiem czy będzie aktualna, bo cena będzie wysoka, a Polacy lubią oczywiście cenę minimalną. I tu akurat jest taka sytuacja, że się pojawił Kaz i łączymy te możliwości, które są u niego i te, które są u mnie. Wiesz, to jest taki fundusz norweski, który proszę Ciebie, wiesz, wspomaga
działanie, wiesz, firm polsko-norweskich, nie? Dobra, będziemy w kontakcie. Ja mam do ciebie telefon, a ty weź to tam telefon do Huberta. On wszystkie ma telefony polski i norweski do mnie. Dobra, to dziękuję ci, do usłyszenia i do zobaczenia. Tak, od 67 do 69 budowali i koszty wybudowania tej fabryki wyniosły wtedy 100 milionów dolarów. 100 milionów dolarów? 100 milionów dolarów. Z tym, że mamy dostęp również do Tennessee River. Tu są dolphins, przy których mogą cumować barki i mamy barges terminal, w którym mogą być rozładowywane kontenery. To jest ten barges terminal. Jest również river terminal. Widzę taki potencjał typu budowy takich obiektów, które mają po prostu powtarzalną ilość, nie wiem, takich samych pokoi i tak dalej, czyli są to hotele. Ja bym zaproponował jak najwięcej innowacyjnych rzeczy. Razem z modułami będzie na przykład budowane ściany i dachy, które będą pokryte fotowoltaiką, zintegrowane, nie że po prostu panele. No i wszelkiego rodzaju rozwiązania, które mogłyby na przykład zrobić te wasze moduły off-grid, czyli po prostu, nie wiem, przymodułowa oczyszczalnia i na przykład, nie wiem, jakiś akumulator typu Tesla Wall. Dzisiaj jest ten dzień historyczny, gdzie rozpoczęliśmy wielki projekt Polsko-Polonijnej Unii Gospodarczej. Zalążek został zawarty. Tak, na chwileczkę tylko, bo muszę jutro się będziemy dzwaniać także. Zdzichu, zadzwoniliśmy podbić listę obecności. Okej. Okay. Nie gniewasz się, że ci przeszkadzamy w niedzielę? Nie, jestem akurat ustajomy, ale to nie ma problemu. Nie rozmawiamy o konferencji, która się u ciebie tam odbędzie. No i rozmawiamy o biznesie, o biznesach. Nie Bogda. Pojechał odespać po 4 dniach kursów na lotnisko. On za Ubera dorabia teraz. Tak. Po 3 latach przygotowań została w końcu powołana Polsko-Polonijna Unia Gospodarcza, która będzie służyła integracji polskiego i polonijnego biznesu rozsianego po całym świecie. Patronem medialnym całego przedsięwzięcia będzie internetowa telewizja Polonijna. Realizujemy w ten sposób nasz pomysł, promocja biznesu przez telewizję i przez media. Ze mną są dzisiaj członkowie założyciele i członkowie zarządu. Nasza Unia oferuje polskim przedsiębiorcom działającym w kraju, jak i za granicą koszyk usług. Polonia to niewykorzystany potencjał, głównie w dziedzinie rozwoju polskiego eksportu. Teraz będzie na filmie, jak robię ci zdjęcie, wiesz? Będzie zawsze jakaś akcja, bo lepsza na filmie akcja inna niż jedzenie, rozumiesz? Jedzenie na filmie jest złe. Myślisz? Tak. Krok za krokiem dobry czas. Niedma rozmyślał do was. Znów na ziemię padaje. Вашу увагу знову до нас. Кожен з нас є частиною історії етносу і його продовження. Завдяки активній діяльності громадських організацій, культурних центрів, членів Ради національної спільноти України, регіональні етнічні товариства сконцентрували свої дії на шляху до етнічного відродження та національної єдності. Спілка поляків України широко відома в етнічному просторі країни. Численні культурно-просвітницькі заходи, які вже багато років проводить спілка, збільшила коло шанувальників польської культури в Україні. І Різвана Бабаєва! Поїхали! To pan Władimir Szczepaniak. Proszę o gorące oklaski. Za sponsorowanie ogólnoukraińskiego festiwalu kultury polskiej. Pan Aleksander Stefanowicz. Pan Wiktor Marenicz. Pan Wiktor Marenicz poprosił odszedł, ja jemu przekażę. Dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim.
i życzę dobrego humoru, powodzenia, zdrowia. Chcę podziękować księdzu proboszczu za wczorajszą wizytę do Kijowa. Panie prezesie, dziękuję za odwiedzenie Ukrainy. Odbudowanie relacji polsko-ukraińskich nie może się odbyć bez Włodzimierza Szczepaniaka. Zgadzasz się? Będę się starał. Jeszcze raz. Powodzenia. Powodzenia. Jestem pod wrażeniem. No i co mi robić dalej? Tak, da. Od studii Polonii Szczepaniak prezent. Do tego prezentu jest dołączona internetowa telewizja polonijna. Internetowa telewizja polonijna dotarła również do Stanów Zjednoczonych. Pokazujemy Państwu życie Polaków mieszkających w Ameryce. Pokazujemy również inicjatywy, które podejmują w celu integracji. Nie zapominają również o Polsce, polskości, o swoich korzeniach. Zapraszam do oglądania naszych relacji, a realizowali je dla Państwa Hubert Gorczyca i Wojtek Jeśman. Rozumiem, że rozmawiamy o projekcie telewizji polskiej, czy też polonijnej, prawda? Polonijnej. Globalnej. Tak, super. Pojawiła się bardzo interesująca inicjatywa i z nią związana jest wizyta naszych dwóch gości, pan Edward Wojciech Jeśman, przeleciał specjalnie z Kalifornii, no i mamy również pana Huberta Gorczycę, który pojawił się tutaj, uwaga, z Norwegii, z Oslo. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo interesująca inicjatywa stworzenia globalnej telewizji polonijnej. Brzmi to bardzo poważnie, ale zacznę od pana Huberta. Co się za tym kryje? A nauczycielek nie ma? Jak nie mam posłuchać? A, dobrze, myślałem, że to uczennicy są. Przepraszam. Przed chwileczką usłyszałem właśnie, pan mówi, ja myślałem, że to studentki wasze. Po czym mówicie nauczycielkę? Proszę. Hubert Gorczyca z Norwegii. Z Norwegii? Tak. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Od 82 roku w Stanach, od 84 w Kalifornii. Teraz pełnię funkcję prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej tutaj w południowej Kalifornii. Taką fundację założyliśmy, nazywa się Pax Polonica. Tworzymy telewizję internetową teraz, tak? Telewizja ma mieć zasięg globalny, żeby była w południowej Ameryce, w Australii. To słuchajcie, ja się muszę ubrać, bo tak to ja mogę na boisku występować. Martwię się tym, co się dzieje w Polsce, bo uważam, że nadal nie jest tak, jak powinno być, jak myśmy sobie wyobrażali. No więc moim zdaniem należy nadal naciskać na to, żeby nauczać, żeby przekazywać wiedzę i dążyć do polepszenia świadomości na temat wolnego rynku, znaczy wiedzy na temat wolnego rynku, na temat podstawowych prawd ekonomii. Ludzie bez własności są zniewoleni, niewolnikami w pewnym sensie, w sensie materialnym są niewolnikami. Wszyscy już wiedzą, już to stało się już powszechne, że media nie są w rękach, no są w rękach obcego kapitału. Tak. Ale ja myślę, że istnieje możliwość stworzenia mediów globalnych polskich. Patrząc na historię Polonii, Polska w ogóle w 1918 roku by się nie odrodziła, gdyby nie wkład Polonii. Obecnie Polonia jest w równym stopniu zdolna do podobnego wysiłku i stworzenia podobnych funduszy inwestycyjnych. To nie jest kwestia apelowania do jednej czy dwóch osób, tylko jest to zadanie dla całego pokolenia, wydaje mi się. Telewizja internetowa to już nie jest taka strasznie droga, z tego co ja rozumiem. No więc ja zawsze mówię, zaczynajmy od małego. Więc najpierw sfinansujmy jakąś lokalną stację telewizyjną,
I wtedy ona się będzie mogła rozwijać. Musimy szukać odbiorcy, a mamy ich tutaj 10 milionów już w Stanach, a nie mówimy o Kanadzie i Ameryce Południowej. Szukamy osób, które by w tym projekcie z nami uczestniczyły. Uważam, że to super pomysł, a więc daje możliwość wypromowania firm poprzez taką relację, jeśli chodzi o telewizję. Telewizja internetowa dzisiaj zdobywa największe notowania pod względem oglądalności. Super pomysł na wypromowanie jakiejś firmy. I najtańsza forma reklamy i wypromowania danej firmy. Pod tym kątem myślałem, jeśli ja mogę odpowiedzieć za siebie, a więc pod względem biznesowym. Widzę swój udział w telewizji internetowej, tutaj jak najbardziej jestem do dyspozycji. Ja bym cię mógł wziąć do ekipy na no przykład. No popatrz, nadaje się na kamerzystę, tak? Tylko ty lepiej mówisz niż filmujesz, wiesz? Proszę Państwa, jesteśmy w Kościele Świętej Trójcy w Chicago. Czekamy na pana premiera Mateusza Morawieckiego. A na tym spotkaniu będziemy starać się zadawać pytania dotyczące polskiego biznesu i polskiej gospodarki. Wojciech Jeśman, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej w stanie Kalifornia. Panie premierze, Polonia jest gotowa i zdolna inwestować w Polsce. Myślę, że konieczne jest współdziałanie polskiej państwowości w stworzeniu polonijnego, polsko-amerykańskiego funduszu inwestycyjnego, który dałby Polonii możliwość inwestowania w Polsce, czy to na giełdzie, czy też w polskich papierach. To propozycja. To właściwie nie było pytanie, tylko propozycja. Tak, budujemy jak najwięcej instytucji takich polsko-amerykańskich. Dzisiaj przez Sejm przeszła część ustawy bardzo ważna o Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, a więc to myślenie, które tutaj pan powiedział, jest mi bardzo bliskie. W obliczu rozwijającej się internetowej telewizji polonijnej, przedstawiającej losy Polaków zamieszkujących w różnych zakątkach świata, stojąc tu, na historycznym moście łączącym Szwecję z Norwegią, chciałam zaprosić wszystkie zainteresowane osoby do przyłączenia się do naszej inicjatywy. Następne spotkanie tej grupy odbędzie się niedługo. Wkrótce. Ten termin zostanie zdefiniowany na następnym spotkaniu, które będzie jutro. Do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Kalifornia. Do zobaczenia, Polska, Kalifornia. 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 Hildring, Valerii Hildring, to jest Związek Polaków Norwegii. Nasz przyjaciel jest to jeden z czołowych norweskich malarzy. To bardzo ciekawy jest temat. Poprosimy prosto, do 19 idziemy. Przepraszam, bo filmowiec musi idę pierwszy. Internetowa telewizja polonijna powstała w Norwegii w roku 2016. Miejscem narodzenia idei i miejscem, gdzie powstawały produkcje filmowe, był działający w ramach Związku Polaków w Norwegii Dom Polski na Fornebu. Produkcja filmowa jest oparta o firmy HG Media i Polsk Center AS oraz Fundację Maestria w Lublinie. Siedziba telewizji wciąż znajduje się w Domu Polskim na Fornebu. ITVP jest kontynuacją i rozszerzeniem działalności Huberta Gorczycy, producenta filmów dokumentalnych i reklamowych, który w 2015 roku zapoczątkował w Oslo serię Taste of Emigration, poświęconą Polakom mieszkającym w Norwegii. Celem telewizji jest przepływ informacji, edukacja, obrona dobrego imienia Polaków i Polski za granicą, ochrona Polaków przed dyskryminacją, motywacja do działania oraz inicjowanie i wzmacnianie wszelkich aktywności, integracja, jak również promocja polskiego i polonijnego biznesu i eksportu. Czy twoja telewizja jest gotowa na to, aby wejść w współpracę na rynkach zagranicznych u nas w Polsce z innymi? Ja myślę, że ja to już zrobiłem i właściwie na tym w ogóle zbudowałem telewizję, na promocji najpierw ludzi jako jednostka, ludzi jako grupy społeczne i biznesu. Biznes polski za granicą, czyli biznes polonijny. A z czasem przyjeżdżając tutaj z Oslo do Polski, spotykając się
z przyjaciółmi już z różnych zakątków świata, którzy prowadzą tam biznesy. Więc robiąc filmy o nich, robiąc wypowiedzi ich do kamery, ja myślę, że to już była promocja tego biznesu, więc to już się stało. Polscy przedsiębiorcy powinni się rzucić i zrobić sobie własne media. Telewizja. Powinna być jakaś organizacja, która jakieś tam pieniądze przeznaczyć. Niewielkie. Każdy nie miałby się dorzucił po 1000 zł, to cała Polska by miała o takie media. I by wtedy było jakieś wyrażenie swojej opinii. Mogliby faktycznie powiedzieć to, co o tym myślą, całym systemie. Nie mówiłbym to, co ktoś mi każe mówić, co się komu podoba, czy nie podoba. Internetowa telewizja Polonina z siedzibą w Oslo i krasnym stawie, jak się okazuje, rozmawiała dzisiaj z kandydatem na prezydenta. Ja bardzo dziękuję, tego nie nagrałem wtedy na sali, ale życzymy powodzenia, prawda? Będziemy wspierać, prawda? Prezydentem nie zostanę. Dlaczego pan odszedł? No już myślałem, że koniec. Nie, bo musimy się jeszcze przedstawić, bo ja się jeszcze nie przedstawiłem. Ja jestem Hubert Gorczyca. Ja jestem Bogusław Domański. Pan Karol Górniczek. Pan Bogusław Domański, kandydat na prezydenta. Krasnego stawu, brzmi bardzo fajnie. Życzymy powodzenia, będziemy wpadać częściej. Obecnie nam msza święta jest odprawiana o zdrowie i potrzebne łaski dla księdza Zbigniewa Iwańskiego. Również będziemy polecali też naszą Polonię. Modlę się o zdrowie dla księdza Zbigniewa Iwańskiego. Niech Bóg go wspiera w cierpieniu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przekaż mi sobie znak jedności i pokoju. Panie mój, Ty przecież możesz wszystko. Panie mój, Ty przecież wszystko wiesz. Panie mój, dziś okaż mi swą bliskość. Panie mój, już nie zostawiaj mnie. Wielu trosk na barki nie kładź moje. Dodaj sił, bym znów mógł godnie żyć. Mocno chcę odczytać myśli Twoje. Pozwól mi przy sobie blisko być. Panie mój, Ty przecież możesz wszystko. Panie mój, Ty przecież wszystko wiesz. Panie mój, dziś okaż mi swą bliskość. Panie mój, już nie zostawiaj mnie. Tutaj dla księdza taka flaga z Ameryki prosto. No. Można ją użyć na choinkę. Tak, też na czole. Na ścianę albo do auta. Albo do auta. Auta nie mam, to on na ścianie będzie. To do karety. To jest mieszanka ziół na cholesterol, na wątrobę, na oczyszczenie żył. Tak jest. Z cholesterolu. Bardzo dobrze działa, obniża ciśnienie krwi, obniża cholesterol. Proszę, niech te ziółka służą. Ziółka, aby ojciec żył jeszcze następne 150 lat. Bo na razie żyje 98. Bardzo dobre ziółka. Dziękuję, dziękuję, na dużo niegody, chłopie, bo szkoda. Dzisiaj 28 stycznia 2019 roku znajdujemy się w Oslo, Norwegia. W Domu Polskim, gdzie akurat rozmawiamy z wiceprezesem Związku Polaków Norwegii, panem Bogdanem Kulas. Dzisiejszym naszym spotkaniem było spotkanie z bardzo ciekawą osobą, która przyjechała ze Stanów Zjednoczonych, panem Kazem. On mi poinformował, że mogę spokojnie do niego mówić Kaz. To znaczy, że jesteśmy na ty i nasze relacje są bardzo bliskie. Dzisiaj była podjęta bardzo ważna decyzja, która połączy Norwegię, Polskę, Ukrainę i Stany Zjednoczone. Dzięki naszemu przyszłościowemu projektu, który jest tematem wybudowania czy zbudowy, czy wybudowy fabryki na Ukrainie, która będzie produkowała domy. Włodzimierzu, cieszę się, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem, że jest znany Kas z Ameryki i że połączymy wspólnie potencjał Polonii amerykańskiej, Polonii norweskiej, europejskiej, potencjał, który jest w Polsce i potencjał Polaków na wschodzie, szczególnie ten rosnący potencjał Polaków na Ukrainie. W jedności siła. Siła.
to by było tyle na dziś z hotelu Radisson na Fornebu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Gratuluję. Dziękuję wszystkim za uwagę. To już naprawdę koniec. Bardzo było mi miło. Mam nadzieję, że spotkamy się w tej sali w następnym roku. Do zobaczenia.